Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam na kolejnym wykładzie. Ta stara chrześcijańska pieśń, można powiedzieć, jest takim naszym hymnem, hymnem naszych spotkań, gdzie jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że możemy żyć, że możemy Go poznawać, że możemy Go wielbić i spotykać się na takich na przykład programach jak ten, które mają za zadanie lepsze zrozumienie Pana Boga, Jego dróg. Na podstawie doświadczeń, które często związane są z naszą doczesnością, ale oczywiście one mają też przesłanie dla nas ku Panu Bogu, ku wieczności. I nasze hasło, które tutaj wykorzystujemy jako taki impuls do rozważania, Bóg, honor, ojczyzna. Ostatnio mówiliśmy na temat ojczyzny, jakie znaczenie jest tego słowa. Mówiliśmy, że zdarza się też tak w życiu ludzkim, że ludzie są zmuszeni z różnych powodów opuścić ojczyznę, za tą ojczyzną tęsknią, niektórzy bardzo, niektórzy mniej. I zastanawialiśmy się, jak Pan Bóg na to patrzy. I oczywiście Pan Bóg rozumie ludzkie rozterki i tęsknotę za rodzinnym domem, za rodzimym krajem. W historii biblijnej, w historii Izraela były takie okresy, kiedy byli w niewoli i tęsknili za swoją ojczyzną, ale też wspomnieliśmy o takiej szczególnej ojczyźnie. Ona jest nazwana, ten kraj nazwany jest ojczyzną, ale myśmy go jeszcze tak naprawdę na oczy nie widzieli jako rodzaj ludzki. Ale Słowo Boże wyraźnie nas uczy, że nasza prawdziwa ojczyzna, taka trwała i taka, która nas nie zawiedzie swoją wspaniałością, bo nieraz nosząc w naszej pamięci taki idylliczny obraz na przykład rodzinnych stron, rodzinnego domu, prawda, gdy potem po latach odwiedzamy, a tam zauważamy, że nie jest tak jak w naszej wyobraźni, ale często nawet gorzej, no to jesteśmy zawiedzeni, ale ta nasza wieczna ojczyzna oczywiście nas nie zawiedzie, ale będziemy zachwyceni jej wspaniałością. A więc Bóg, honor, ojczyzna. Dzisiaj mówimy na temat tułaczego losu. To także jakby jest kontynuacja wykładu dotyczącego tematu ojczyzny. Często, zwłaszcza gdy ludzie byli przymuszani do emigracji, na przykład w wyniku najazdu, ich los był takim losem tułaczy. To jeszcze raz przypominam tutaj zdjęcie, które przedstawia sztandar żołnierski, którym jest to hasło Bóg, honor, ojczyzna jako nasz przewodnia myśl, hasło Wojska Polskiego. No i ten tekst, który chciałem przypomnieć, użyliśmy go wczoraj w wykładzie, gdzie tekst ten pokazuje, że Pan Bóg rozumie ludzkie rozterki. Często ci ludzie, obcy przybysze gdzieś w dalekich krajach, często gdzie los ich rzucał, tęsknili za swoim rodzinnym domem i to było wyrażane w pieśniach, w modlitwach, w dążeniach, żeby powrócić. Dla naszego kraju, dla obywateli naszej ojczyzny, naszych rodaków w historii najnowszej wiemy, że w czasie po wybuchu II wojny światowej mieszkańcy naszego kraju, często nasi może nawet rodzice czy dziadkowie byli wywożeni przymusowo z kraju. Jedni jechali pod przymusem na przymusowe roboty na zachód, inni jeszcze może gorzej, prawda, byli wywożeni w bardzo trudne warunki geograficzne, przyrodnicze, na Syberię. No i oczywiście to się działo nieraz w sposób taki gwałtowny. Ja sobie wynotowałem tutaj z encyklopedii, że takich wywózek na wschód było kilka. Pierwsza miała miejsce 10 lutego 1940 roku. Rozpoczęła się wtedy, trwała przez pewien czas.
gdzie wywieziono 140 tysięcy ludzi. To było mniej więcej w ten sposób, że do danej wioski, która była do wysiedlenia, o różnych porach, nieraz w nocy przybywało wojsko. No i wszyscy oczywiście musieli zbierać się w czasie krótkim. Nieraz to trwało 2 godziny, a ta pierwsza akurat wywózka, było ich kilku, to było nieraz 40-stopniowy mróz, no i trzeba było się pakować, co można było zabrać. No ludzie nieraz brali rzeczy, które niekoniecznie były potrzebne, jakieś pamiątki, no ale to było dla nich ważne, drogie. No ale przede wszystkim trzeba było zabrać ciepłe rzeczy, prawda? I niektórzy żołnierze sami podpowiadali, zatroszczcie się o ciepłe rzeczy dla dzieci, tak? No ale to akurat ci bardziej życzliwsi. Inni mówili, tam wszystko jest, gdzie jedziecie, tam nie potrzeba nic zabierać, jak najszybciej się zbierać i tak w płaczu możemy sobie tylko wyobrażać, prawda? W lamencie, w trwodze wielkiej ci ludzie byli spędzani do wagonów, no i tak gdzieś potem wędrowali w nieznane. Dzisiaj po prostu, gdy to jest wspominane nieraz przez tych ludzi, to żal serce ściska, w jakich warunkach tam żyli. Ja kiedyś miałem możliwość rozmawiać z człowiekiem, starym można powiedzieć Wilniusem, akurat wtedy byłem w Wilnie, a byłem po lekturze takiej książki, która opisywała doświadczenia biblijnych chrześcijan, którzy byli prześladowani, już tam można powiedzieć za cara nawet, ale także za czasów stalinowskich, no i byli też wysiedlani. I tytuł książki Cierniste drogi przedstawiały losy tych chrześcijan. Ja czytałem, pierwszy raz mi ta książka wpadła w języku rosyjskim. No i tak ćwiczyłem, przypominałem sobie na podstawie tej rosyjskojęzycznej książki to, co się w szkole nauczyłem. No i byłem pod wielkim wrażeniem doświadczeń tych ludzi. I później odwiedziłem właśnie w domu pewnego człowieka w Wilnie, który był Polakiem, zesłany jako chyba bodajże żołnierz Wojska Polskiego, został zesłany na Syberię. No i ja mu opowiadam to wszystko, co ja w tej książce wyczytałem, jak ci ludzie nieraz walczyli o wiarę, prawda, czy zachowywali swoją wiarę w takich trudnych warunkach. A on tak tego wysłuchał i mówi, proszę pana, tam byli naprawdę różni ludzie. To nie tylko to, co pan opowiada, ale tam byli i prawosławni, i baptyści, i katolicy, i nieraz mówi, ludzie bardzo wysoko postawieni, generałowie, prawda, pułkownicy, których Stalin wysyłał. No i ciekawe było, że wówczas dla tych ludzi, gdy była walka o przetrwanie, to te różnice religijne przestawały być tak bardzo istotne, jak nieraz w dzisiejszych czasach my się zacietrzewiamy, prawda? Wy wierzycie tak, my wierzymy tak. A oni wtedy gromadzili się na wspólnych nieraz nabożeństwach po to, żeby wielbić Boga, a te różnice, które były między nimi w kwestii wierzeń, stawały się mniej istotne. A czuć było taką wzajemną miłość i wzajemne wsparcie w tych trudnych warunkach, w których się ci ludzie znaleźli. I to było coś takiego szczególnego, wyjątkowego, które z tej historii się dowiedziałem. Ale drodzy, żyjemy też w takich czasach, gdzie nie tylko musimy wspominać o tych, że ludzie emigrują i ich los jest niepewny, tułaczy, nieraz z narażeniem życia, gdzieś przepływają Morze Śródziemne na pontonach. No trudno, myślę, że nie trudno sobie wyobrazić, że gdy jakiś sztorm się zdarzy albo po prostu no, łódź ulegnie uszkodzeniu, gdzieś tam zacznie przepuszczać powietrze, będzie schodzić, no to los jest straszny, prawda? No ale ludzie, można powiedzieć, z różnych powodów, przede wszystkim ekonomicznych, ale też nieraz po prostu prześladowani są konflikty zbrojne.
uciekają do tego ziemskiego raju, jakim wydaje się im być Europa, w szczególności Europa Zachodnia, z narażeniem życia. W historii biblijnej oczywiście też możemy zapoznać się, dowiedzieć się z historii biblijnej, że Izraelici, lud Boży Starego Testamentu, też był nieraz właśnie w takiej sytuacji, gdy musieli wędrować gdzieś, tułać się. No i na przykład historia wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej to jest właśnie taką historią tułaczy, gdzie mieli stosunkowo krótki czas na przebycie tej drogi. Na wszystko trwało 40 lat, przedłużało się, a oni narzekali, marudzili, ale mimo to mieli wyjątkowe doświadczenia, prawda? Te doświadczenia były wręcz nie do zapomnienia, jak na przykład przejście przez Morze Czerwone, prawda? Wody się przed nimi rozstąpiły, mogli przejść na drugą stronę suchą nogą. To było takie szczególne, wyjątkowe doświadczenie. Nieraz ludzie właśnie w takich warunkach, gdy są to te warunki właśnie związane z wędrówką, z przebywaniem w obcym miejscu, gdzie no, trzeba walczyć o jakieś schronienie czy o pracę, potrafią przełamywać pewne bariery, które wcześniej prawdopodobnie by nie przełamali. Na pustyni zawarł Bóg z Izraelem przymierze, otrzymali prawo Boże, zbudowali świątynię. Z kolei później po wielu wiekach znowu popadli w niewolę. Ta niewola była spowodowana tym, że Izrael jako naród odszedł od Boga. No i najpierw część północna Izraela została przez Asyryjczyków podbita i deportowana, a później także część południowa, czyli Judea, została też przez kolei Babilończyków uprowadzona do niewoli. No i tam żeśmy, przypomnę, wczoraj wspominali właśnie te doświadczenia tych ludzi i cytowaliśmy nawet teksty biblijne, które wspominały ból właśnie tych ludzi, którzy emigrowali. Ale drodzy, to jest oczywiście tylko mały wycinek tych wszystkich doświadczeń ludzi, którzy przeżywali bardzo przykre chwile związane z przymusową emigracją. Później możemy wspomnieć czasy chrześcijan, pierwszych chrześcijan, którzy też musieli emigrować z powodów nietolerancji czy tego, że byli traktowani jako wyrzutkowie, heretycy, na przykład przez Żydów. Później byli traktowani przez Rzymian także bardzo nieprzychylnie z tego powodu, że nie chcieli oddawać czci cesarzowi. No i później całe średniowiecze, gdy też były różne konflikty religijne, gdzie była jedynie słuszna religia, prawda, wszystko co inne to było tępione. No i na tym tle tych doświadczeń, także z czasów na przykład reformacji, nasz kraj, tak zwana pierwsza Rzeczpospolita, jakbyśmy dzisiaj ją nazwali, wydaje się z tego, co się dowiadujemy w szkole, że był to taki kraj, można powiedzieć, wyjątkowo przychylny dla ludzi o różnych poglądach. To było w interesie kraju, bo przecież w związku z tym, że ta pierwsza Rzeczpospolita była zamieszkiwana przez ludzi różnych wyznań, no bo byli katolicy jak najbardziej, ale też duża część obywateli to byli prawosławni, była duża społeczność żydowska, prawda, a więc judaizm, prawda. Później jeszcze, gdy czasy reformacji nastały, to byli też protestanci, Niemcy, zwłaszcza na Pomorzu czy na Śląsku, czy w miastach w ogóle były spore społeczności narodu niemieckiego. No i trzeba, żeby to państwo w ogóle się ostało, no to trzeba było jakąś politykę w miarę rozsądną pod względem tolerancji prowadzić. I jesteśmy z tego dumni właśnie, że tak też było w dużej mierze,
ale też chciałem wspomnieć, zwłaszcza, że jest to taki element, którym ja osobiście się interesuję, że w historii tolerancji czy też nietolerancji religijnej mamy też takie karty, by można powiedzieć, wstydliwe, które były związane z wysoką nietolerancją, a nawet zdarzyło się, że pewne wyznania, chrześcijańskie wyznania, były z kraju wypędzane. W szczególności mam tu na myśli społeczność braci polskich. To, co przedstawia slajd, to właśnie jest to plafon, czyli takie ozdobienie, które obraz, który w tym wypadku dotyczy sufitu. W Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, i on przedstawia sąd nad Arianami, tak? Czyli tak zwanymi braćmi polskimi. Oni spotkali się z wysoką nietolerancją z różnych powodów. Uważano ich za zbyt radykalnych. Oni odmawiali też, duża część ich odmawiała boskości Chrystusowi, co też było taką nauką, która była mocno zwalczana w ówczesnej Europie. Oni także byli bardzo radykalni społecznie. Niektórzy z nich głosili to, że chrześcijanie nie powinni walczyć ze sobą. Głoszono także, że w zasadzie to chłopów należałoby uwolnić od wszelkich obowiązków na rzecz panów szlachty. No i to oczywiście wzbudzało taką nieufność do nich, bo to by wydawało się ówczesnym za zbyt radykalne. No i a w związku z tym, że oni prowadzili też słynną na całą Europę szkołę na bardzo takim postępowym, wysokim poziomie w Rakowie, na Kielecczyźnie obecnej, no to najpierw im tą szkołę zabrano, tam musieli opuścić ten Raków, mieli tam drukarnię, więc ta drukarnia została zburzona, a więc musieli emigrować stamtąd, z tego swojego ośrodka. No a później po najeździe szwedzkim uznano, że oni współpracowali z najeźdźcą, no więc był to bardzo dobry pretekst, żeby ich po prostu z kraju przepędzić. No i tak też się stało w roku 1658. Uchwałą Sejmu Polskiego tych ludzi po prostu wypędzono. Mieli czas do 1660. Pierwszego najpierw, ale później to skrócono do 1660. 2 lata im dano. Mogli sprzedać to, co mieli i mogli opuścić kraj. No a później to mogli zostać pod warunkiem, że przyjęli katolicyzm, prawda? To musieli wrócić na łono Kościoła katolickiego, to wtedy pozwalano im zostać. No i ci, którzy byli przywiązani do wartości, które głosili, opuszczali kraj i 3 takie kraje szczególnie były obiektem ich emigracji. To była Holandia, to był Siedmiogród na Węgrzech, a także to były Prusy książęce, Prusy wschodnie, tam gdzie panował wtedy protestantyzm. Oni tam do tych 3 krajów migrowali. I drodzy, wczoraj postawiłem takie pytanie, które było związane z tym, gdy mówimy o ojczyźnie tej doczesnej, od czego zależy powodzenie naszej ojczyzny doczesnej. W zasadzie żeśmy nie dokończyli myśli, tam były niektóre takie, które wskazywaliśmy, że no dobrze by było, żeby kraj był takim krajem wolności, prawda, żeby dawał różne możliwości, żeby był rozsądnie rządzony, żeby nie było wojny. Ale pozwólcie, że w tych doświadczeniach chrześcijańskich wspomnę o jeszcze jednym elemencie, który jest ważny z Bożego punktu widzenia, takiej chrześcijańskiej filozofii dziejów, gdzie dowiadujemy się z Biblii, że dla Pana Boga na tym świecie szczególnie ważni są ci, którzy idą Jego drogami. Pan Bóg się o nich szczególnie troszczy. Jest taki tekst
W Starym Testamencie go znajdujemy, ale oczywiście on jest ważny i w Nowym, gdzie Pan Bóg mówi, kto was się dotyka, to tak jakby się dotykał źrenicy mojego oka. Pośród różnych ludzi Pan Bóg szczególnie patrzy na te swoje dzieci, które zgodnie z nauką Bożą, z nauką zawartą w Słowie Bożą, starają się chodzić Jego drogami. To nie znaczy, że ci ludzie są doskonali. To nie znaczy, że wszystko dobrze rozumieją. Czasami mogą popełniać różne błędy, ale niebo szczególnie o nich się troszczy. Tak? I jeśli ci ludzie szczerze wierzyli Bogu i kierowali się swoim zrozumieniem Pisma Świętego, to ja rozumiem, że i zresztą tak też badacze historii to przedstawiają, że to był najbardziej wartościowy element, właśnie najbardziej taki postępowy w naszym kraju. I ci ludzie zostali wypędzeni. Jakby to teraz próbować naprawić, prawda, po około 5 wiekach, niecałych 5 wieków od tego czasu, gdy oni zostali wypędzeni. I no, to jest nagrywane, więc kto wie, kto kiedyś będzie słuchał naszego dzisiejszego wykładu, więc być może ktoś będzie słuchał z osób wyżej postawionych. I ja mam pewną taką radę dla przedstawicieli narodu, który jest właśnie reprezentowany przede wszystkim przez Sejm, czy też przez Zgromadzenie Narodowe. Gdyby Zgromadzenie Narodowe naszego kraju podjęło kiedyś, a najlepiej jak najszybciej, taką uchwałę, która by wyrażała żal z powodu tej uchwały z roku 1658, że pewni obywatele naszego kraju, którzy przecież mieli tak piękną nazwę, bracia polscy, nie obcy, polscy, z tej ziemi, prawda? I gdyby wyrażono żal, że oni zostali skrzywdzeni i Sejm w zgodzie by odgłosował tego typu uchwałę, ona nie wiązałaby się z jakimiś prawdopodobnie reparacjami, nikt by tego nie żądał, nie byłoby kosztów finansowych, byłaby tylko deklaracja, że nasz kraj nie chce dzisiaj iść drogą przodków, którzy wypędzali swoich sąsiadów, swoich współywateli, nie dlatego, że źle żyli, ale jak sądzono, że źle wierzyli, prawda, to była ich wina. I oni próbowali się tłumaczyć, próbowali się bronić, ale oczywiście nikt ich nie słuchał. Nawet inni protestanci też milczeli w tamtym czasie, bo bali się, że w następnym kroku to będą właśnie oni, tak? A więc nie znaleźli obrońców, a jak rzadko kiedy ta akurat uchwała została dopilnowana, żeby była wykonana i niewielu udało się w jakiś sposób oszukać wymiar sprawiedliwości, w cudzysłowie oczywiście w tamtym czasie, no chyba, że ktoś zrezygnował ze swoich poglądów i zastosował się do tego wyjątku, że jeśli przejdą na katolicyzm, no to będą mogli zostać w kraju. To taki postulat, pozwólcie, że go tutaj zgłosiłem publicznie, taka myśl, która mi przyszła do głowy, bo dzisiaj czytamy i to całkiem wiele jest na temat tych ludzi opracowań, ale to się pisze z takiego punktu widzenia, że to kiedyś było, że tak się zdarzyło, a nikt nie myśli, że być może to, co później się przydarzyło naszemu krajowi, a więc chaos, taki niedowład, prawda, konflikty wewnętrzne, aż w końcu rozbiory, to być może w dużym stopniu było to, że właśnie nasz kraj poszedł w tamtym czasie po okresie tolerancji, po okresie szacunku dla innych wyznań, nastał okres nietolerancji i to było też jednym z powodów, że sąsiednie kraje mieszały się w nasze wewnętrzne sprawy. To był jeden z powodów na przykład, że Rosja interweniowała w naszym kraju.
Dobrze, ale drodzy, teraz pozwólcie, że głównym elementem, który dzisiaj byśmy chcieli rozważyć, to będzie tułaczy los szczególnej osoby, czyli Pana Jezusa Chrystusa. To jest główny element dzisiejszego naszego wykładu. Tak, Pan Jezus opuścił niebo. I sam fakt, że opuścił niebo i stał się człowiekiem, my to przyjmujemy, bo tak jesteśmy uczeni nieraz może od dziecka, prawda? Ale możemy postawić pytanie, a czy to było łatwo Jezusowi iść właśnie tą drogą? Drogą, że władca całego świata stał się taki malutki, taki niezauważalny. Na świecie nikt go nie zauważył w zasadzie, bo gdzie on się urodził? No, wstyd powiedzieć, w żłobie, tak? Gdzieś, gdzie pomieszczenie było przygotowane dla zwierząt. Nie znaleziono miejsca, żeby ciężarna kobieta mogła urodzić w jakichś, można powiedzieć, warunkach takich dla ludzi. No i on się urodził w takich warunkach. Biblia jakoś szczególnie się nad tym nie rozwodzi. Należy spodziewać się, że dosyć szybko to uległo zmianie i Józef znalazł jakieś lepsze schronienie. Ale tak było. No i oczywiście to jego proste życie, życie ubogiego, można powiedzieć parobka, który nie chodził do szkoły, pomagał ojcu w warsztacie stolarskim, żył w trudnych warunkach. Myśmy o tym wczoraj mówili, że Pan Jezus żył w Nazarecie, a ten Nazaret to miał złą opinię, a więc należy też tutaj podkreślić, że Pan Jezus od dzieciństwa musiał zmagać się z takim naporem zła, prawda, ze strony, na przykład możemy wyobrazić sobie kolegów, którzy namawiali go do jakichś zachowań niewłaściwych. I on się temu opierał, prawda? Ale był też poddawany pokusom, czy może jakimś drwinom. To wszystko go dotyczyło. Znajdujemy taki tekst biblijny. Ja celowo nie kończę tutaj tych tekstów niektórych, tak właśnie i w tym przypadku, gdzie Biblia mówi, że Pan Jezus przyszedł do swojej własności, a swoi jak zareagowali? Tak, nie przyjęli go, tak? Cała ludzkość, cały świat należała do Jezusa z tytułu tego, że On to stworzył, tak? I że On to wszystko podtrzymuje słowem swej mocy. No a okazuje się, że oni go nie przyjęli. No i to na pewno było bolesne, że nie został rozpoznany już na samym początku, bo przecież kapłani, przywódcy religijni narodu dokładnie wiedzieli, gdzie Mesjasz ma się narodzić, prawda? Bo gdy przyszli mędrcy ze wschodu do Jerozolimy, prowadzeni tym niezwykłym światłem, niezwykłej gwiazdy, która zatrzymała się nad Jerozolimą, to tam tekst biblijny mówi, że całe miasto było poruszone tą wizytą tych trzech wędrowców, zamożnych ludzi, którzy przybyli ze wschodu i wypytywali o nowo narodzonego króla żydowskiego. No i następnie Herod się o tym dowiedział, zazdrosny, okrutny. Wypytywał uczonych w piśmie, gdzie ma się narodzić Mesjasz? Oni mi powiedzieli, w Betlejemie judzkim, bo tam jest napisane, prorok Michał o tym napisał, prawda? No ale pytanie, dlaczego nie poszli powitać tego króla? Powinni? Jako ci, którzy deklarowali, że oczekują na Mesjasza, powinni pierwsi się tam zjawić. Ale widocznie inne czynniki grały rolę. Być może doczesność, być może bogactwo, a być może byli w jakiś sposób zazdrośni o swoją pozycję, oczywiście bezpodstawnie, ale niestety oni nie poszli. To pasterze, to właśnie ci przybysze z dalekich stron powitali Mesjasza. No?
No i później Chrystus rozpoczyna swoją publiczną działalność. Jest to, można powiedzieć, taka działalność, która nie ma żadnego wsparcia od nikogo. Tak? Mówimy tutaj o jakimś ludzkim wsparciu. Nie ma żadnej organizacji, która by go popierała finansowo, ale Jezus miał inne możliwości oddziaływania na ludzi. Przede wszystkim miał podstawę, że jest tym prawdziwym Mesjaszem. I niektórzy po jednej rozmowie z Jezusem przekonywali się, że On jest tym prawdziwym, prawda? To, co jakby wsparło początkowo działalność Jezusa, to świadectwo Jana Chrzciciela, który wskazał po chrzcie: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. No i to spowodowało, że niektórzy z uczniów Jana zainteresowali się tym człowiekiem, poszli za Jezusem, rozmawiali z Nim i po tej rozmowie już nabrali przekonania, że to jest Mesjasz. Tak? No i później wiemy, że Jezus poprzez swoje nauczanie, które było wyjątkowe, Jezus mówił w sposób prosty, obrazowy, ale także trafiający do serc. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem. No więc rzesza uczniów wzrastała, także cuda temu sprzyjały. No ale oczywiście wzrastała też opozycja. Pan Jezus nie miał gdzie by mógł schronić się nawet. Działał na takiej zasadzie, że jeśli serca ludzkie były poruszone, to gdzieś go przyjmowano na nocleg i tych, którzy z nim byli, ale często nocował pod gołym niebem, tak jakby chociażby, to co wiemy, w ogrodzie Getsemane, gdzie tam udał się na nocny spoczynek i modlitwę. I on także zdawał sobie sprawę, że jego życie zakończy się śmiercią, którą otrzyma ze strony przywódców religijnych narodu. I dzielił się tymi informacjami ze swoimi uczniami, ale oni tego tak jakby nie słyszeli, nie przyjmowali. A więc Jezus nie miał z kim nieść tego szczególnego ciężaru boleści, która miała do niego przyjść. Tak, bo rzeczywiście o tym tułaczym losie Jezusa możemy powiedzieć, że był mężem boleści doświadczonym w cierpieniu. Wydawało się, że na początku jest wielu takich, którzy go słuchają, ale później okazało się, że to początkowe zainteresowanie zmalało i nie było takiego trwałego wsparcia dla jego osoby. Nawet jego uczniowie spierali się pomiędzy sobą, kto z nich jest największy, a nawet wśród tych 12 najbliższych współpracowników znalazł się zdrajca. A w najtrudniejszym momencie dla naszego Pana Zbawiciela, gdy był w ogrodzie Getsemane, modlił się i wtedy decydował się los całego świata, prawda? Bo to tej decyzji, czy Jezus pójdzie drogą męczeństwa, czy też nie, zależał właśnie los całego świata. A prosił uczniów: proszę was, i to kilka razy, módlcie się ze mną, czuwajcie, potrzebuję waszego wsparcia. Tego wsparcia nie znalazł. Niebo mu na szczęście nie odmówiło tego wsparcia i anioł Boży przybył, aby wesprzeć Jezusa Chrystusa. Pan Jezus oddał swoje życie. Z ludzkiego punktu widzenia poniósł porażkę, klęskę, prawda? Jego misja się wydawało, że się zawaliła. Ale to z ludzkiego punktu widzenia. Z Bożego punktu widzenia, który jest właściwy oczywiście, tułaczy los Chrystusa zakończył się zwycięstwem. Gdy Jezus zmartwychwstał, co też oczywiście wydaje się nam wielkim zwycięstwem, ale to w porównaniu ze śmiercią Jezusa nie jest jakieś szczególne wydarzenie, bo Pan Bóg ma moc wzbudzać zmartwych, ale to, że Król całego Wszechświata zdecydował się iść tą drogą hańbiącej śmierci,
to jest rzeczywiście coś niezwykłego, co przejęło samo niebo i samych aniołów. Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu został przyjęty przez niebo w sposób triumfalny. Możemy o tym przeczytać w 4 rozdziale Księgi Apokalipsy. Dzisiaj nie mamy na to czasu, ale rzeczywiście tam znajdujemy to, że niebo przywitało Jezusa w wyjątkowy sposób. I drodzy, Pan Jezus stał się w niebie naszym obrońcą. Wyznanie wiary mówi, że Pan Jezus siedzi po prawicy Ojca, ale to niezbyt wiele nam mówi, prawda, o tym, co Jezus, czym Jezus zajmuje się dzisiaj. Ale pozwólcie, że ja chciałbym tutaj przeczytać właśnie tekst, który na ten temat będzie mówił. Zaczerpnę go z listu do Hebrajczyków z rozdziału 4. I czytamy tutaj w liście do Hebrajczyków taką wypowiedź odnośnie Jezusa. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. I jeszcze jedną wypowiedź, tym razem z 2 rozdziału tego samego listu do Hebrajczyków, 2 rozdział od wersetu 14. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. A więc, drodzy, według tych tekstów dowiadujemy się, że dzisiaj Pan Jezus zajęty jest wsparciem, które pragnie, aby niebo udzieliło wszystkim tym, którzy o to wsparcie proszą, zabiegają. Czasami oczywiście upadają, ale podnoszą się i proszą o przebaczenie grzechów. I niebo jak najbardziej jest zainteresowane takim właśnie wsparciem. Dlaczego Pan Jezus ma prawo do tego właśnie działania? Biblia mówi dlatego, że on się stał takimi, jakim my jesteśmy. Tak? I doświadczył, Pismo mówi, we wszystkim był doświadczony tak, jak my bywamy doświadczeni. Ktoś może powiedzieć, no tak, jemu było łatwiej, bo był Bogiem. Owszem, był Bogiem, ale swoje bóstwo odłożył na bok i dla własnej korzyści z cech boskich nie korzystał. Natomiast był zainteresowany, żeby we wszystkim być upodobniony do nas. To może się wydawać dziwna myśl, ale naprawdę Jezus był uważany przez własną rodzinę za wariata. Sądzono, że stracił w pewnym momencie zmysły. Niezrozumienie ze strony przywódców religijnych, własnych uczniów. W pewnym momencie musiał do jednego z nich powiedzieć, idź precz, szatanie, bo jesteś mi zgorszeniem. Czyli
widzimy, jak była duża w pewnym momencie bariera między rozumowaniem Jezusa a rozumowaniem uczniów. Nie? Czyli zmagał się z niezrozumieniem w zasadzie z każdej strony. Nie? Jako dziecko, to już żeśmy tutaj mówili, prawda, trudny żywot Jezusa Chrystusa w tym zepsutym Nazarecie, gdzie musiał się zmagać z presją otoczenia, a wiemy, że młody człowiek szczególnie jest na to narażony. Od około 12 roku, kiedy złożył wizytę z rodzicami w Jerozolimie i zobaczył ofiary, zrozumiał, że jest Mesjaszem i żył w świadomości, że kiedyś odda swoje życie za ludzi. No, to było też na pewno dla niego wielkim obciążeniem, ale on to przyjął z takim uroczystym na pewno postanowieniem, że będzie wiernie kroczył tą wyznaczoną mu przez niebo drogą. A więc Jezus jest naszym miłosiernym obrońcą. No i oczywiście to, co jest dla nas bardzo ważne, a o którym w naszym społeczeństwie niewiele się mówi, mimo że wydaje się, że jest to chrześcijańskie społeczeństwo. Pan Jezus powróci. I znowu przypomnę wyznanie wiary, które mówi, że stamtąd, czyli z nieba, przyjdzie, aby sądzić żywych i umarłych. Jest taki punkt wyznania wiary, które w naszym społeczeństwie jest dosyć znane. No a czy ono ma uzasadnienie biblijne? Oczywiście, Jezus powróci. Może nie tak bardzo, żeby nas sądzić akurat, bo Biblia to nieco inaczej przedstawia, jeśli chodzi o powrót Jezusa. Posłuchajcie. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. A więc powtórne przyjście Pana Jezusa jest związane z ostatecznym wybawieniem dzieci Bożych. O tym powtórnym przyjściu Jezusa dowiadujemy się, że wtedy będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych do życia wiecznego. W liście do Tesaloniczan możemy na ten temat właśnie przeczytać. Nie mamy zbyt wiele czasu, bo już to nieco nasz trwa wykład, ale pozwólcie, że jeszcze ten fragment przeczytam właśnie na temat tej wspaniałej nadziei, która ziści się przy powtórnym przyjściu Jezusa, zmartwychwstanie. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Ci, co zasnęli, to ci, którzy co? Którzy umarli, tak. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan, na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej, zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. A więc nauka o powtórnym przyjściu Jezusa i o zmartwychwstaniu, które ma się w tym czasie dokonać, ma być taką chrześcijańską pociechą, gdy ludzi na tym świecie rozłącza śmierć, tak? No i jest to wspaniała nadzieja. Drodzy, jakimi słowami kończy się Biblia? Ktoś z nas pamięta? Przyjdź, Panie Jezu, łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Tak? A Pan Jezus obiecuje, przyjdę wkrótce. Tak? To jest chrześcijańska nadzieja. Ilekroć ta chrześcijańska nadzieja była głoszona z kazalnic, ambon, to wtedy dawało się zauważyć takie ożywienie wśród ludzi. To można to wykazać, studiując chociażby historię chrześcijaństwa. Pierwsi chrześcijanie wierzyli, że Pan Jezus powróci kiedy?
No nawet wierzyli, że to będzie za ich życia jeszcze, tak? No, wiemy, że tak nie było, ale jedno jest pewne, że z każdym dniem, z każdym rokiem przyjście Pana Jezusa jest coraz bliżej, a drodzy, według czasu oczywiście przyjścia Jezusa nikt nie wie, ale według tak zwanych znaków czasu, czyli pewnych wydarzeń, o których Jezus mówił, że będą poprzedzały Jego przyjście, to dowiadujemy się, że to już jest niedługo, wkrótce. A więc ta nadzieja towarzyszy Kościołowi chrześcijańskiemu także w naszych czasach. Niechaj ona będzie w naszych sercach, a jeśli coś więcej byśmy chcieli na ten temat wiedzieć, to oczywiście jest możliwość, abyśmy mogli więcej na ten temat czytać. Czy ze strony uczestników byłyby jakieś może uwagi, pytania? Bardzo proszę, jest czas na pewne myśli, które możemy tutaj wypowiedzieć, zgłosić. Skąd się wzięła ojczyzna, skoro jeszcze wczoraj Litwo, ojczyzna moja? Na południu chrześcijanie Czesi mają pretensje do Polaków o Cieszyn czeski. Niemcy za Breslau i Wrocław. Chrześcijanie Ukraińcy prawosławni wprawdzie za Lwów, Stanisławów. A przecież Pan Bóg stworzył ziemię dla nas jako całą ojczyznę. Czy wystarczy, żeby politycy brudny palcem pomazali mapę, wszystko jedno, czy Stalin, czy Roosevelt, i określili taki rezerwat dla nas? Czy rezerwat Indian to też ojczyzna wytyczona przez Amerykanów? Czy cała ziemia jest naszą ojczyzną stworzoną przez Boga? Proszę pana, ja powiem tak, że w tej kwestii to ziemia jest tak duża, tak rozległa, że każdy może znaleźć kawałek miejsca dla siebie, gdzie może żyć, mieszkać. Jeśli będzie miał takie pragnienie, może żyć z ziemi, uprawiać ją. Jadąc po naszym nawet kraju jest wiele pustych gospodarstw, pustych domów, nieuprawionych pól. A więc tej przestrzeni jest wystarczająco dla każdego. Natomiast ludzkie serce jest grzeszne i w związku z tym jedni, chociaż mają dużo, chcą mieć jeszcze więcej. No i tak to jest, prawda, że są te konflikty graniczne. One są niepotrzebne. To jest zupełnie niepotrzebne, prawda? Także powinniśmy pielęgnować dobre myśli, takie pokojowe. Słowo ojczyzna, myśmy wczoraj na ten temat mówili, ono dzisiaj jakby ma dwa znaczenia. Pierwsze dotyczy jednostki ludzkiej, która gdzieś się urodziła, wychowała, przywiązana jest do danego obszaru. To wywodzi się też od słowa ojcowizna. No i w sensie takim zbiorowym właśnie jako ojczyzna, jako nasz kraj, prawda, danego plemienia, czy narodu, czy grupy etnicznej. A więc to jest takie szersze znaczenie, które dzisiaj jest używane jakby w to pierwsze znaczenie, prawda. Ta ojcowizna schodzi jakby na drugi plan. Występuje rozróżnienie, prawda. Mówimy o ojczyźnie ogólnie, a o tej prywatnej bardziej jako ojcowizna, czy mówimy, ja stamtąd pochodzę, prawda, to jest moje miasto, to jest mój rejon. Także, a jest ciekawy taki tekst w Piśmie Świętym, że Pan Bóg ustanowił dla narodów granice i czasy, w których one funkcjonują, to są słowa apostoła Pawła. No i każdy naród ma jakby taki okres, wydaje się, szczególnej prosperity, a ma też gorszy okres, prawda? No i myśmy też mieli taki okres, można powiedzieć, gdzie tak jakby to Boże błogosławieństwo było bardziej widoczne. No a potem upadek, utrata swobody, utrata wolności. Także to tak różnie to bywa.
to trudno nam to wszystko ogarnąć, ale tak to Pismo Święte przedstawia, że Pan Bóg dla każdego narodu, dla każdego ludu wyznaczył pewne miejsce do zamieszkania, granice, czasy, aby sobie funkcjonowali. I jest tam jeszcze powiedziane, żeby szukały Boga, czego czasem nie wyczują i nie znajdą, bo nie jest On daleko od nas. To jest Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, gdzie takie myśli możemy przeczytać. Czy coś jeszcze chcemy się dowiedzieć? O jednej drodze ważnej rzeczy, żeśmy na początku tam umknęła, mnie szczególnie, to pozwólcie, że na koniec chciałbym się pomodlić o Boże błogosławieństwo dla nas wszystkich, abyśmy kiedyś znaleźli tą wieczną Ojczyznę, znaleźli się my w niej razem z naszym Panem Zbawicielem Jezusem. Łaskawy Boże, pragnę podziękować Tobie za ten czas, gdy byliśmy na wykładzie, gdy mogliśmy wspomnieć, jak cenne jest zbawienie, które nam ofiarujesz poprzez Pana Jezusa, który oddał za nas życie, aby nasze grzechy mogły być przebaczone, abyśmy mogli być oczyszczeni od zła, abyśmy mogli w wierze naśladować Go i kiedyś dzięki Twojej łasce zdobyć miejsce w wiecznym królestwie, gdzie już nie będzie śmierci, bólu, cierpienia i łez. Panie Jezu, dziękujemy za obietnicę Twojego powtórnego przyjścia, nadziei zmartwychwstania, która jest z tą nauką związana, i dopomóż, żebyśmy w tym wspaniałym wydarzeniu mieli swój udział i prowadź nas tak, abyśmy nie zbłądzili i abyśmy nigdy nie znaleźli się pod władzą szatana. Tobie niech będzie chwała. Proszę jeszcze na koniec o szczęśliwą drogę do domu, abyśmy mogli spotkać się na kolejnym naszym wykładzie. Wysłuchaj naszej modlitwy, gorąco to prosimy. Amen. Amen. Chciałam jeszcze coś powiedzieć, bo tak się obejrzałam i chyba jestem tu najstarsza. I a propos tego, co Pan tutaj też mówił, ja mam taką odpowiedź. Pan Bóg nas stworzył wolnymi. Dał nam rady i wskazówki. Ale my jako ludzie wiemy lepiej. I wszędzie prawie każdy punkt prawa Bożego został poprawiony przez człowieka. Bóg mówi, nie rób sobie podobizny, bo nie widziałeś Boga. Człowiek sobie zrobił. Pan Bóg mówi, 6 dni pracuj. Nie, bo my wiemy lepiej. I taka opcja, o której pastor tu wspomniał, żeby przeprosić tamtych. Czy was kiedyś ktoś przeprosił, jeżeli wam zrobił przykrość? Zdarzyło się. No mnie się bardzo, właściwie to prawie mi się wcale w moim życiu nie zdarzyło. Wręcz ja jestem jako ta najgorsza na świecie. I też taka, ta moja ojczyzna była chyba w 10 punktach. No nic, to tylko tyle. Dziękuję. No każdy ma różną drogę życiową, różne doświadczenia. Ja do tego powiem takie może zdanie, że bardziej powinniśmy być zainteresowani i szukać, żeby kogoś przepraszać, a nie tak, bo koniecznie musimy oczekiwać, żebyśmy my byli przepraszani, bo mamy tyle zakuszami, tyle mamy różnych własnych upadków, a jeśli z drugiej strony też przyjdzie ktoś, kto rzeczywiście nas skrzywdził, no to chwała Panu Bogu, że tak też może być. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w sobotę. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie. Dziękuję.